Witajcie kochani, kolejna lekcja pod tytułem improwizowanie, tworzenie riffów, tworzenie utworów, używanie skal, komponowanie, wszystko naraz można było w tym zawrzeć. Tutaj teraz jest nadrzędna zasada, jest taka, że riff jest po prostu dość mocny. Mam go nagrany na luperku, ale o co tutaj chodzi? Pierwszy riff jest grany w skali e-moll. Drugi riff jest w skali A-moll zagrany. Trzeci riff jest zagrany w skali D-moll. Ja tutaj gram, mam siódmą strunę. Oczywiście tutaj to Wam nie przeszkadza w żaden sposób w improwizowaniu do tego. Można ten cały motyw zagrać na cieńszych strunach po prostu. Także dobra, coś pogramy. Puszczę Wam to, zagram razem z tą gitarą z tego. Także będzie fajnie. Zrobiliście wspaniale, cieszymy się. No, w zasadzie dość ciężkawy. Takie motywy. Fajne do bujania. Taki motyw. No tutaj grałem, generalnie grałem na dwie gitary to samo. Niektóre elementy zmieniałem. Tutaj bardzo fajnie w tym motywie. Jest fajnie zagrać w tercji. Ten motyw, ten ostatni, użyję go jako podkład pod solówkę na przykład, albo zrobię też, że te riffy tutaj też jako podkład solówkowy. Nawet nie tyle chodzi o, żeby to była solówka, chodzi też o to, żeby jeżeli na przykład utwór się zaczyna czymś takim, to trudno, żeby obie gitary grały to samo, prawda? Jedna gitara może grać ten podkład, druga gitara może grać jakąś melodię do tego, coś, jakiś opening, jakieś otwarcie, intro, może być też w trakcie utworu zagrana jakaś utwora, jakaś melodia. W trakcie utworu zagrana jakaś utwora. Dobra, w każdym razie spróbujmy, pograjmy, poćwiczmy. Na przykład chociażby coś takiego można było tu zawrzeć, czyli po prostu jeżeli wyjściowym motywem tutaj power chordem byłoby powiedzmy w tym pierwszym, możemy power chordem, power chord jako podkład, podstawę do tego riffu, czyli możemy zrobić tak, że traktujemy ten riff z tą melodią, bo on jest mocny, bardzo się przebijający motyw. Thank you.
potraktować po prostu jako motyw główny melodyczny, prawda? Czyli zrobić troszeczkę na odwrót. Nie do niego coś wymyślać. Powiedzmy, że ten, to co jest w looperze nagrane, to jest powiedzmy ziomeczek, z którym przychodzicie na próbę, prawda? I teraz dobra, fajny riff, no to teraz jakiś do niego podkład. Możemy jeszcze raz spróbować teraz prześledzić, bo ja robię, że głównym riffem, czyli podstawą do tego, do tej melodii, która była w looperze, podstawą, podkładem był po prostu power chord stworzony na danej skali od dźwięku tonicznego głównego, czyli power chord 577, czyli A, H, A, A, H, A. Później był dość wysoko i później od G. Zobaczmy, prześledźmy ten motyw. Wiem, właśnie ty trochę mi brumi wzmacniasz, dobra, więc, aha, dobra, czyli podkładem do tej melodii, którą stworzymy, bo to jest troszkę przegrania palców, po prostu bierzemy jakby akord power chord toniczny od danej skali, w której się poruszamy. Spróbujmy teraz zrobić natomiast inny zabieg, że dźwięk dany power chord zagrany z loopera jest stały, natomiast my zmieniamy części akordy, bo to trochę słychać było no troszeczkę nudnawo się nam robiło, bo graliśmy po tonice, więc tak, dobra, spróbujmy teraz zrobić tak, że jeżeli jeden power chord leci parę kółek tu, to spróbujmy w czasie grania tych kółek, spróbujmy przechodzić na inne power chordy, które nam mogą stworzyć inne wrażenie słuchowe, inne po prostu wow, rozwalamy system, nie? Dobra, odpalamy. O, halo, panie. Dobra, tutaj troszeczkę można powiedzieć, że ten power chord jest na tyle ciężki, że jakieś zmienianie, no może to nie było wyraźnie słychać i nie było wyraźnych odczuć między zmienianiami tutaj tych riffów. Oczywiście to można dopracować, można tam
bardziej na tym przysiąść i wsłuchać się w brzmienie. Natomiast też jeżeli mamy taki motyw, gdzie zaznaczamy, to możemy spróbować pokusić się o zagranie w różnych interwałach tego motywu, prawda? Bo to może być, jeżeli gitara gra na strunie 7 i 6, próg 5, 7, 8 i tutaj 7, 8, to możemy spróbować na przykład grać na strunie o kwartę wyżej. Zobaczymy, jaki będzie efekt tego przesunięcie się o kwartę wyżej, cały schemat rytmiczny, znaczy no, cały schemat rytmiczny, cały riff jakby dokładnie to samo, tylko że kwartę wyżej. Awaria systemu, awaria aparatu gry pana Wojciecha. Coś mi tutaj się zaczęło szwankować. W każdym razie dobra, bo zacząłem mówić o tym motywie, ale awaria wskutek tego, że za późno po prostu zacząłem go grać, bo już zdążył przejść tutaj. Jeżeli on przeszedł tutaj, to ten tu od dźwięku A to jest to samo co to. Tylko właśnie chciałem zapauzować i zagrać to jeszcze raz. Być może się po prostu przegrzały zwoje mózgowe. Mogło tak się stać. Mogło tak się stać, po prostu, że sprzęt odmówi posłuszeństwa. W każdym razie dobra. Dobra, czyli w każdym razie wracając do tego motywu, ja zacząłem zmieniać właśnie o kwartę wyżej. Jeżeli przyszła pierwszy motyw był na najgrubszej struny, to ja grałem o kwartę wyżej. Później tutaj przeszło na najgrubszej strunie, to ja grałem o kwartę wyżej. Słychać było taki ciężar. Kwarta powoduje, że mamy taki dość mocny taki ciężar tego riffu, bo tutaj przenosimy wszystko o kwartę wyżej, więc jakby każdy dźwięk jest wtedy jakby zdublowany o kwartę wyżej. Bardzo fajnie to brzmiało. Ja muszę się uporać troszeczkę z tym moim looperem, bo coś tutaj nie chce ze mną współpracować dzisiaj. Natomiast spróbujcie wy sobie prześledzić ten cały proces i spróbujcie sami sobie to przegrać. Ja w osobnym filmiku zrobię ten po prostu podkład, żeby to przeszło i żebyście sobie odsłuchali. Także dzięki za uwagę, do zobaczenia w następnych wideo.